bo tutaj ile można czekać? Dobra, kampanie, misja 9 odblokowana, 8 przeszedłem z oporami. Barbarzyńcy są skłóceni między sobą. Dzięki naszej dyplomatycznej zręczności ich dwaj watażkowie przeszli wraz ze swoim wojskiem na naszą stronę. Lokalizacja twojej obecnej bazy umożliwia dogodną obronę, ale konieczna do rozbudowy przestrzeń jest bardzo ograniczona, co wymaga szczególnego planowania. Wróg przygotowuje się do bitwy i wkrótce zaatakuje. Pośpiech jest więc wskazany. No dobrze, dobrze. Pośpiech wskazany. No to ja jestem speedrunnerem w tej grze. A to budowanie z shiftem mnie intryguje. O co chodzi z tym shiftem? Ja po prostu przytrzymuję lewy guzik i to chyba się już samo robi, nie? Tak mi się wydawało. O kurczę, jak do wszystkiego mamy dostęp. Ty patrz pan, zobacz. Ja oglądałem jednego gościa na YouTube. Jaki fajny oddział mamy. Puszników nawet. No nie grałem tej misji, to już chyba widać. Możliwe, że mój brat był w tej misji. Więc jak zobaczę większą część, to możliwe, że mój brat kiedyś może w nią grał, bo on chyba przeszedł 8 misję kiedyś. My nie graliśmy, jakby wiecie, każdy miał, moja była kampania i jego, każdy był podział. Na pewno był podział. No dobra, w każdym razie oglądałem gościa, który nieźle ogarniał ten Nice Merchants. Na pewno, co ja, naprawdę tu jest mało miejsca. Bardzo mało miejsca, jak mamy, ile żarcia mamy. No coś pięknego. Ty, w ogóle wszystkiego jest miliard i nawet mamy kłody, nie trzeba robić leśniczego. Chociaż trzeba, żeby to ściąć. Jaka fajna misja. Już mi się podoba, czy to polska gra? Nie, chyba nie. Przypominam się Dungeon Keeper. No to trochę minimalnie inna gra. Minimalnie. Ale bardzo fajna, polecam. Zabijacz czasowy, piękny. No chyba z 20 lat temu też wyszła. Dobra. I ten gościu, właśnie ten dobry ogarnięty, którego oglądałem, to naprawdę fajnie wszystko tłumaczył. Pewnie połowy rzeczy już nie pamiętam. W każdym razie opowiadał, żeby szybko robić... U niego to w ogóle gospoda powstała, ho ho ho, a może i później. No ale ja tak nie mogę zagrać, bo on... O nie mogę. Nie wiem czemu. U niego można było od razu... A to bo w multiplayerze pewnie jest trochę inaczej. No i u niego jest... było tak, że... On od razu robił sobie szybko ścieżkę do złota, bo złoto się szybko kończy, a non-stop się kogoś buduje. Pamiętam, że on w zasadzie zaczął od przetapiania od razu w dymarkach, no, rudy żelaza, wiadomo, żeby był metal. No i kamienia w sumie nie musimy też tak szybko robić. No miał po prostu wszystko rozkminione konkretnie. W ogóle tego węgla jest jakoś mniej, nie jest taki fajny. Czarny. Nosolog. Tak, byłem kiedyś u nosologa, bo tak, myślałem, żeby może, ale w ogóle, może kiedyś będę mieć, właśnie ktoś miał może na czacie operację przegrody nosowej, tak zmieniając szybko temat. Jak to u niego się zakończyło? Bo może to u mnie by coś pomogło, nie wiem, nie mam pojęcia. Nie no, dymarka to jest tam, gdzie się przetapia, no ej, no ludzie. Ja znam kogoś, kto miał, dobra. No to tak jakbyś ty miał. Praktycznie. W ogóle mogę przyspieszać grę, nie? Jakby to nie będzie taki slow motion, spokojnie. Jakby ktoś nie wiedział. Nie ma sensu operacja. No właśnie, moim zdaniem, w moim przypadku chyba nie jest to takie potrzebne. Wydaje mi się, że da się to ogarnąć. Zresztą mój głos też jeszcze czuję, że będzie zmieniał. Jeszcze przejdzie 5 kolejnych mutacji. Tak, panie. Ciekawe, czy jakbym wyciął migdałki, to by były ten zupełnie inne tony, zupełnie inny głos, pewnie by był trochę inny. No dobra, w każdym razie gospody niestety musieliśmy szybko zrobić, ale jak widzicie, już robię drogę do złota, metalu, no do rudy, że... Są atakowani. No nie, nie, no ty głupcze, no czemu ja to przyszedłem? Boże, ja mam tak dużo zapisów, że te zapisy się muszą załadować jeszcze, sorry. Ej, co, ja mogę zrobić szkołę? Dobra. W ogóle. Myślałem, że nie mogę zacząć od szkoły. Bez sensu. Sorry, no, zagapiłem się. Myślałem, że szkoła była trzecim budynkiem, a nie pierwszym. No, zaczyna się od szkoły, no. Zaczyna. Dobra, teraz tak, żeby była w miarę optymalizacja. Bo wiecie, zanim on wyrówna teren tutaj, bo zanim on, jeżeli on nie wyrówna, to nie przynoszą desek i kamieni, żeby to można było zbudować, więc ma sens. Ma sens jak najbardziej od razu robienie dróg, żeby budowniczy coś robili, nie? No boby są od tego, żeby budować.
Ale teraz już zaczną ci przynosić tutaj te deski. Wiecie, no musi być optymalizacja, jak tam się zbierają na nas przeciwnicy. Robimy swoje. Być pełne napięcie cały czas. APM. Dzięki, Ugard. Miałem to, ale to jest takie 50 na 50, bo mocno zależy od chirurga. Efektów dużych nie ma. Mój wujek miał i miał spore komplikacje, potem jakieś poprawki musiał mieć, bo mu potrafiło ostro krwawić. Okej. To już mnie. A mówiłeś, żeby tego chyba nie robić. Jeszcze mi coś tam krwawić będzie. No co jest? Czemu oni... Aha, bo oni niosą najpierw surowiec, a potem dopiero... Żeby drogę robić. No, więc bardzo ważne, żeby... Była prawidłowa w miarę kolejność. Dobra, niech zrobią tę szkołę szybciej, bo to przecież więcej zrobimy ludzi w tej szkole. Od razu zaczynamy, bo z racji, że mamy dużo żarcia, to myślę, że zaczniemy właśnie tak samo jak tamten gość, którego oglądałem od przetapiania żelaza. Kurczę, on w godzinę zrobił 40 mieczników, 40 łuczników. Pokchamp, w tej grze to jest wyczyn. No przynajmniej dla mnie. O, i teraz tego leśniczego walniemy gdzieś tutaj, żeby on... O, ja nie wiem, czy to w ogóle się wszystko dobrze zgra, ale może się dobrze zgra. Nie potrzebujemy tak naprawdę kłód drewna, bo też mamy, nie wiem dlaczego, ale 50 kłód. Dobra, robimy bobów. Raz, dwa, trzy. Dobra, będzie dobrze. Nie, czy to settlersy? Nie, to nie są settlersy. To Knights and Merchants. Piękna gra. Przeszedłeś to w gimnazjum w 3-4 dni i grając niż dłużej... Xayus? 20-40 minut grałeś misję w tej grze? No ja to grałem tak po 6-7 godzin, jak byłem mały, no teraz trochę szybciej. Zwłaszcza, że jest przyspieszenie, bo kiedyś w podstawce nie było przyspieszenia czasu. Zabiegi w Polsce potrafią być takie, że chirurg zaszyje prześcieradło zamiast pacjenta, póki nie trzeba, to lepiej nie korzystać. Może i tak. Ja mam krzywą, bo dostałem. Ja tą misję zrobiłem bez budowania miasta, tylko tymi jednostkami, co były na start. A, no to pewnie jakieś takie speedruny, jakieś takie, wiesz, ruskie, nieruskie patenty, no. No, to zawsze da się da, ale ja tak nie chcę przychodzić. Ja prawilnie. Aha, i tak trzeba leśniczego zrobić, żeby można było zbudować resztę, tak? Czy może tartak nawet będzie potrzebny? A, jeszcze kamień. Ale kamień też nie jest taki super ważny na początku, bo mamy go całkiem dużo. Znaczy niby dużo, a się szybko skończy pewnie. Najlepiej chyba tu na górze to zagrać. Ale żeby była droga z lewej strony? A może lepiej, żeby była... No nie mów, że się nie da. Jezuniu. No i bieda. Niestety, bida. Tutaj będzie kopalnia, w tym miejscu będzie wejście, to już ogarniemy. Dobrze, dobrze, dobrze. Ja to w skupieniu pełne, bo się naoglądałem tego dobrego gracza, to też chcę tak w miarę dobrze zagrać. SND, dzięki za follow, witamy. Czy będzie The Peasants Rebellion kampania? Void? No pomyślimy, zobaczymy, nie wiem. Jeszcze nie wiem. Nie mam pojęcia, gdzie mam zrobić tylko ścina i on ma tylko zciąć te drzewa, żeby tutaj ta baza się w miarę potem zmieściła. Zrobimy też pewnie jakiegoś innego leśniczego na, no, gdzieś tu. No dobrze, będzie dobrze. Ale ja tu mogę zrobić taką ścieżkę? Dobra, mogę. Dobra, póki co będzie jeden od kamienia, jak go mamy sporo. Piętnastu budowlańców chyba. Będzie dobrze. Dobra, ten sobie ścina. Czemu jeszcze nie mogę nic zrobić? Ja muszę mieć tartak, żeby dalej coś było? No kurde, tego nie wiedziałem. Ale jak muszę, to muszę. A byłem przekonany, że wystarczyła leśniczówka. Na pewno gospody nie muszę robić, bo szkoda czasu. Jakby nikt nie będzie głodny póki co. Chyba, że ludzie. Znaczy, wojsko. Tak, panie. To nie ludzie, to wojsko. Kappa. Nie no. Tak, panie. Naprzód!
Im jeszcze trochę czasu zostało, oni nie żywią się w gospodzie. Tak jest! Drogę! Tak jest! Naprzód! Jakoś tu się zostawimy. Nie wiedziałem, że ci rywale byli tak blisko. O, tu też się coś dzieje. Ciekawe, co oni mieli na myśli przez to, że nas szybko zaatakują ci przeciwnicy. Ja zrobiłem tego od kamienia? No nie do końca. Dobra, to jeszcze cieśla. I teraz tak, tu będzie co? Pamiętam, że on zrobił tylko 5 farm, 5 gospodarstw. I to się nawet kręciło. W ogóle jakoś też ten system dróg zrobił taki prosty, nie? To póki co może lepiej, żeby się nie robiło. No i czekamy. A może jeszcze jeden kamieniołom, jak oni się tu i tak obijają. Dobra, będzie dobrze. A co oni nie robią tego? Aha, bo deski nie są przyniesione. No panowie, żywiej. Dobra, dobrze, dobrze. O, i teraz w końcu możemy robić to, co chcemy. Ale i tak chyba lepiej szybciej zrobić to. Kamień nie jest taki ważny. A ten będzie i sadzić, i ścinać. Good, good. Nie wiem, czy trzech tych od... trzech... Nie no, taka duża... No chociaż... Kurczę, dobra rozkmina, czy trzeba trzech od kamienia mieć. Niby na ogół trzeba, ale czy w tej misji też? Dobra, i za momencik... Tutaj też to zaczniemy robić. O, super. Tak, dobrze. Podałoby to zobaczyć bardziej. A ten cały czas ścina. Najprościej to chyba będzie przy krawędzi zrobić te gospodarstwa. Tu będzie droga, tu będzie ten. Dobra, super. To raczej do zwiadu, póki co to stawiam. Tak, a faktycznie mała ta baza, tak, tak jest. Jak powiedzieli, tak jest. Tak, panie. Tak. Okej. Mega mała ta baza. Ale dobra, będziemy przetapiać. Tylko dwie... Dobra, dwie te kopalnie można mieć jedynie. Aż się zastanawiam, czy ja powinienem... Naprzód! Okej. Tak? Czy ja powinienem w ogóle wino robić, jak tak mało miejsca jest? Pomyślimy, zaczniemy od kiełbasy, zaczniemy. Gladius? Nie no, to potem zwrócę punkty jakby co. Nikt nie traci tych punktów, jak tego nie użyję. Kamienie zbierają od dołu do góry, wiem, bo miałem kiedyś z tym problem podczas tworzenia mapy i z twórcami się kontaktowałem. W grze jest animacja zbierania kamienia jedynie z dołu do góry, więc ci kamieniarze będą schodzić na dół, więc lepiej stawiać klatki kamieniarza z lewej. Pod złożami kamienia. A, czyli lepiej na dole, tak? Okej, okay, no ale to trochę inaczej wyszło. Inny mam układ w bazie. Już rozkminiają wszyscy progamerzy, kurde. Co i jak. Dobra, gdzieś tutaj będzie ta chatka, tylko nie wiem, czy przy krawędzi mapy się da ustawić. Dobra, tych od kamienia mamy, gdzie oni są. A, na górze samej, dobra. To jeszcze dwóch, to dobrze robię. Teraz jeszcze górnicy. Od razu walniemy dwóch. Trzeba dobrze ten węgiel wydobyć. No halo, dokończycie to budować? Nie mówcie, że nie dokończycie. Dobrze, dobrze, dobrze. Sadzi, ścinaj, dobra, tu się zgadza. Ty on sadzi, a ma obok do ścięcia już. Dobra, tutaj
wykorzystujemy miejsce w bazie. O, tak myślałem, że to nie będzie się dało. Dobra. O, serio? Dobra, tu się dwie farmy zmieszczą, tu będzie piąta. Nie wiem, czy nie za duży rozmach, ale będzie 5 farm, 3 chlewy. Podobno to jest optymalne. I tylko jedna rzeźnia. I wystarcza jedna rzeźnia, żeby 3 chlewy obrobić. Kto by pomyślał? Rzeźnik to jest faktycznie rzeźnik, a nie jakaś amatorka. Tak, panie. Minął fan i siema. A jedną mennicę złota, dwie szkoły. Ten jakie rozkwity. Tak jest. Okej. Okej. Ja cię, ty już tutaj oni są. Trochę blisko. On to w ogóle wszystko zetnie? Czy ja tutaj muszę go bliżej jeszcze podprowadzić? Jak oni w ogóle, ta budowlanka jakoś idzie? Dobra, jest dymarka dostępna. Pytanie, gdzie ona powinna być ustawiona? Może tutaj ze dwie zrobię? A, jeszcze miało być ten, złoto, w miarę szybko zrobione. Nie wiem, czy z lewej, czy z prawej, czy to ma jakiekolwiek w ogóle znaczenie. No może tu i tu zrobię? Powiedz. W sumie to jedna, chociaż nie wiem, zobaczymy. Raz, dwa. Dobra, czterech, ale tak naprawdę dwóch póki co. Aż się prosi, żeby to tutaj zrobić, ale nie. Silniejszy ode mnie, nie zrobi. On jeszcze pewnie miał rozkminione, jak te drogi. Znaczy, on robi pojedyncze drogi, to właśnie też trochę mnie zdziwiło. Ale widocznie tak jest optymalnie. Nie ma więcej drzew do ścięcia, a te tutaj? To za przeproszeniem, jak? Nie są do ścięcia, nieważne. Ja to zrobię, ja to naprawię. No jak nic, trzeba jeszcze jedną walnąć. O nie, 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 najpierw dymarka. Robić, robić. Zaraz będą chcieli jeść na bank. Na rozkaz. Tylko czekają, żeby mnie zniszczyć ekonomicznie. Tak, panie. I ile pól na te trzy rzeźnie? Na trzy chlewy? Nie no, pięć gospodarstw, które ma każde po 15 pól. I tam, i nie wiem, jeszcze jakiś miał młyn, ale nie pamiętam nawet, czy on robił ten chleb. Miałem wrażenie, że miał młyn, ale nic z niego nie robił. A, już co żreć oczywiście. No jak żyć? O, dobrze, dobrze, dobrze. Możemy to i owo robić. Więcej górników. Dobra, to się zgadza, to się zgadza. Już w zasadzie można by zaspamować te pola. Będzie dobrze. Jak oni przetapiają, to już jest wiele, jest elegancko. Aha, tylko złoto też. Raz, dwa, dwóch górników. Może jednego póki co. I mennica. Ten już te drzewka sadzi. Już chce mnie stiltować. Dobra, silniejszy ode mnie. Muszę zrobić te dwa pola, nie? Kolejni. Spokojnie, póki nie ma czaszki nad głową, bo to widelec to jest tak naprawdę fake, żebyś źle zagrał. Tak naprawdę chodzi o czachy. Jak jest czacha, to można ewentualnie. Gospody może już? On to zrobił chyba dopiero...
nie wiem, czy po gospodarstwie, ale jeszcze nikt nie chodzi głodny. Poza wojskiem. Ale fakt, pod gospodę w ogóle trzeba mieć jakieś miejsce sensowne, może tutaj? Ale znowu, jak będzie za daleko od tego, to też chyba niedobrze. Jeszcze się pomyśli. On pewnie miał wszystko przemyślane, bo dobry gracz. Tak jak ja w StarCraftie w miarę wiem, gdzie co będzie, a to... Oj... A nie, oni się żywią, myślałem, że idą. Na mnie. W ogóle może gdzieś dalej się przejdę, a może chociaż niekoniecznie teraz. Specjalnie oczywiście bliżej stanąłem, żeby szybciej ze spichlerza było. Ale to pięknie wygląda, tyle żarcia. Że niby dobry gracz czy coś. Dobra, to rozwalimy już, to niepotrzebne. Zastanawiam, on ma tyle roboty z tymi dyskami, może i dwóch trzeba było ich zrobić. Kurde, ale nie ma miejsca, może tutaj będzie dobra miejscowa. Tuż pod bazą rywala. Dobra, dalej nie ma czaszki. Zastanawiam, czy oni powinni te... Nie no, dobrze chyba jest. Chociaż trochę jak się korkują, nie? Dobra, to może nie będę ich dodawać teraz więcej, ale no, tak się zastanawiam nad tym. Dobra, na pewno tego nie powinni tu przynosić. Tego też nie. No deski może i tak, tego kamienia też nie powinni przynosić. No, koni mamy 5. Konie mnie zaskoczyły. Dobra, oni tutaj już to ogarną szybko. Aha, bo oni jeść chcieli. Są i żarcie. Znaczy są i te czaszki. Dawaj żarcie. Ty, co oni dopakowani są. Też taki będę kappa. Na pewno. A melodia denerwuje? Nie, chyba nie. Z Gredekus wiem, że nie mam gospody. Spokojnie. No dobra. Może ten pomocnik się zmarnuje. Ale na pewno zarobił na siebie. Ty faktycznie dwóch umrze z głodu. A może i nie umrze. Zawalczmy o nich. Ja bym chętniej tutaj walnął tę gospodę gdzieś. Żeby oni mieli blisko do gospody, a tam farmerzy... No w sumie wszyscy będą mieli w miarę blisko, może poza tymi na górze. No i tak jakoś dużo tej drogi tutaj kładę. Oho, ten też już z głodu umiera. Dobra, może faktycznie szybciej powinna być gospoda. To mało drwali tartaków. No tylko jednego. Ja to mam chętnie, jak im dalej, tym lepiej. Z tym tartakiem. Bo mało miejsca jest. O, co to? Aha, teraz oni mają czaszki. No i zobaczcie, wszyscy przeżyli. Wyliczone. Na rozkaz. Na rozsług. Tak jest, tak, panie. Różnicy jeszcze nie muszą mieć. Super muzyczka, no ba. Odpaliłem multi w Nightmare Hunts, tam są same Grandmastery, no tam to już raczej trzeba w miarę wiedzieć, co się robi. Ale ja zrobiłem prostą rzecz, jak zagrałem multiplayera. Mianowicie... Robiłem to co inni. IQ300. Po prostu patrzyłem, co robią inni, bo wiedziałem, że muszą grać dużo lepiej ode mnie, skoro ja nic nie umiałem. No nie mów, że on coś zasadził. Nie, dobra, tylko ścinaj. Dobrze, tu już dwóch chłopów. Nie ma pośpiechu chyba z chlewem, bo zanim to wyrośnie. No, ten akurat szedł z żarciem, albo wracał od dawania żarcia. Dobra, będą ofiary, tak? No to jest wojna. Niektórzy z głodu umrą pewnie. Już jeden się wyłożył. Jezu, oni są na granicy, nie? Wiadomo, no jeszcze starczy czasu, starczy. Starczy, o, kiełbasa dla ostatniego idzie. Panie, kiełbasa, zjesz, przeżyj. No było blisko, coś czuję. Ale wyliczone. Dobra, tu się to ukończy. W ogóle już padło mi... Nie, budowlańcy mi jeszcze nie padli, tylko pomocnicy. A pomocników to tak nie szkoda.
Dobrze, tutaj chłopów miałem dwóch. Idzie drugi. Oj! Ktoś zginął. Bomb budowniczy, zgadza się, ale to wszystko wykalkulowane. Dobra, on zetnie to drzewo dzisiaj? No, to będzie ostatnie drzewo, które on zetnie, no dzięki. Pomocnyś. No, trzeba ściaśniać trochę. Oj! Panie? Po co te emocje? Po co to napięcie? Jezu, nie zdąży. Zapominam szybko o tych oddziałach. Dobrze, że są powiadomienia. Pewnie twórcy sami grali i zobaczyli, że no, bez powiadomień to nie da rady. To wszystkie oddziały po prostu giną. Dobra, ścina ostatnie drzewko. Doskonale. Będzie dobrze? Zachętnie bym już zniszczył takiego leśniczego, ale jedna kłoda. Lepiej mieć niż nie mieć. No słabo jest z drewnem faktycznie. Ale za to idę metalu. Tylko późno to... No wszystko jest, jak mam wrażenie, że trochę późno. A gdzie warownia? Tutaj warownia, czy tutaj warownia? Chyba tu, tak zrobię. Wszystko. Na front. Dobra, w końcu zjedzą coś. Dobra, od tego już zabrali kłody? Zabrali. No to na razie. I teraz cyk. Nie wiem, czy tu zrobić tę drogę. Tak z jednej strony niby dobrze, ale... No dobra, już zrobię. Wydaje się mieć ona większy sens. Ten w ogóle jest śmiertelnie głodny, ale nie on wyrównuje teren. Boże, teraz wszyscy będą śmiertelnie głodni. To się odbuduje. Tak. O, jest mennica, a ja nic z niej nie robię. W ogóle jest bida z węglem też. Nie no, nie wszystko naraz może. Jednego górnika tu jeszcze można by wrzucić, ale ja nie wiem, czy on jest potrzebny nawet. O, można ustawić na drzewie. Jak się ustawi pole winne na drzewa, pole winne na prawo od drzewa, nie, po prawo na dół od drzewa. Taki masz trik. Brzmi jak cheatowanie. Nie no. Dobrze, że coś takiego zrobili w sumie. O nie, ten Bob na pewno nie przeżyje. No właśnie, ale przynajmniej kolejni wiedzą, żeby tam zrobić drogę. Podoba... O Boże, w drodze do gospody. To budowniczy tacy scharowani. Faktycznie trochę za późno może. Wygram turniej TheCrazy.pl? Nie, to nie jest turniej. Po prostu staram się, żeby to było w miarę wszystko optymalne. A czy wyjdzie, to się zobaczy. Póki co jest niezły czas, jeszcze pół godzinki czasu gry nie minęło, a już czuję, że mam tutaj kilka rzeczy. Wcześniej to godzinę ogarniałem gospodarkę. Może już zróbmy plan na warownię. Nie no, jest jeszcze dobrze. W miarę dobrze. A kusi jakiś młyn zrobić, nie? Jeszcze jedną tą i młyn jej walnąć.
No to potem może jak będzie czas, bo póki co żarcie i tak nie jest priorytetem, bo jest tego dużo. Żarcie nie jest priorytetem. 5 gospodarstw, 3 chlewy. Dobrze, logika przede wszystkim. I konsekwencja. A teraz mnie będą atakować, że ten budynek nie ma gospodarza, no to trudno. Czy musimy z tym pogodzić? Ja mam 5 chłopów, 4 chłopów. 4, dobra, trzeba jeszcze jednego zrobić. Aż się prosi ten system dróg lepszy zrobić. O, to jak ręką odjął. I tylko jeden rzeźnik. No to mógłby być i tu nawet może i tu. O, albo tutaj. Chociaż nie, no bez sensu trochę. A może tu? Nie, a może tu? Chociaż tu mogłyby być te wina. Dobra, lepiej nie będzie. A w ogóle po co mi rzeźnia, jak jeszcze świnie? Dobra, go, go. On robi te? Dobra, robi. Raz, dwa, trzy, cztery. Czterech górników. Coś mało tych kufergów jest. To od razu zrobimy kowali, bo oni są super ważni. Dobra, dojdzie. 36 żelaza. Pro game. Rondo zrób. No w tej grze niestety się nie da. Kurczę, że jeden rzeźnik na 3 chlewy. W życiu bym do tego nie doszedł. A, i chyba jedna ta garbarnia też wystarcza. A gdzie tego Wacława w ogóle mam zmieścić? Chyba gdzieś tutaj to będzie musiało stać, albo tutaj w sumie. No, tu się zmieścią takie dwa. Ej, to ja tutaj go zrobię. No dobra, będzie super. Jakby ktoś tutaj patrzył się, że oni nie mają co robić, to gość mówił, że dobrze, jak nie mają co robić, to znaczy, że wszystko jest optymalne. Nie no. Na serio, spoko. A, i on robił tak, że w obu się robi i to, i to. Dobra, i miecz też, tak? Miecze chciałem? Tak, tak, tak. I chórów w tej grze sobie zrobię. No i łuczników spróbuję, ale to tak z tym moim drewnem. Jest jak jest. To się łączy? Chyba będzie dobra droga w miarę. To droga będzie taka moja. Dobra, rzeźnik, grabarz do tego. Nawet dwóch można by już zaryzykować. Dobra, chłopaki na parze. A, i tutaj jeden poszedł górnik, tam gdzie bym chciał. Tak. Wszędzie jest żelaza w opór. Już tylko węgiel. A ty może ja mam za mało węgla? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No, powinno być w miarę okej. Ale on też tam jakoś wyliczał, że 10 tych kopalni węgla wystarczy na 3 dymarki i tego chyba też 2, to jedno. Jakoś tak to miał przekminione. To idziemy. Jedna z muzyczek soundtracka jest wykorzystywana przez Palhais TV. Tak, czasami jak słuchałem tych playlist, gdzie jest darmowa muzyka, to też tak było, że
Niektóre kanały to wykorzystują. TheCrazy.pl, Mocz, dzięki za followy, siema. Czasami tak jest, że nie wiesz, a znalazłeś popularne intro, bo to po prostu z darmowych tych banków. Oni to wybudują w miarę szybko? Mam nadzieję. Dobra, tu już ścieżka do warowni. Chociaż wiecie co, to trochę może niemądre jest. Chociaż... no zobaczymy jeszcze. Jezu, czasami ta myszka tak dziwnie zjeżdża. Czemu garbarnia się nie robi? A, bo tutaj nie ma kawałka kamienia. Nie no, wygląda jakby było naprawdę spoko. Jest trochę mało węgla, nie? Troszeczkę. Dobra, już zrobię to, żeby nie nosili po trzy razy tego samego w różne miejsca. A i zapiszmy grę, to ważne. Która jest? 36 minut gry póki co. Czasu gry znaczy. Dobrze, dobrze. I teraz jeszcze dużo leśniczych i tartaków. Chociaż trochę z leśniczymi oczywiście słabo zagrałem, no ale to się zdarza mi. Może tutaj oni będą? Nie wiem. Tutaj jakoś tak dziwnie mało miejsca mam. Ale tu jeszcze będą te od pancerzów. Ile ich potrzebuję? Chyba dwóch od pancerzów zwykłych. No, coś takiego. O, tutaj jeszcze mogę tartak walnąć, tylko muszę wyrównać. Też to może nie być najlepsze miejsce, ale i tak się wyrówna. Naciśnę te garbarnie. Ziom. Dobrze, dobrze. No już po kiełbasę. I cieśla. Tutaj jest tak, tak, tamten poprzedni leśniczy teraz znajdzie tutaj zajęcie. No dobrze. U niego też ta baza była mała, bo to był taki poradnik, jak zrobić niedużą bazę. A nawet nie patrzyłem pod tę misję, po prostu. Akurat tutaj też mamy mało miejsca. A, wiedziałem, że się nie zmieści. A chwila, tu się nie miały dwie garby. Nieważne. Inaczej to miało wyglądać chyba. No jeszcze coś wyrównywać. Da się tak zmieścić dwa? Nie, nie bardzo, co? Jak się nie da, to zrobimy tutaj wyżej i tak chyba. No tak 2 na 10 trochę, ale jak będzie mniej kamienia, to się ogarnie. O, dobrze, dobrze, warownia zaraz będzie. To może tu jeszcze to zrobię, a tu... Nie no, mają być ci dwa i no to będzie... Ale jakich dwóch zrobię? No, dobra. Najlepiej. Płakał jak budował. Nie przeskoczymy tego, co? No dobra, ale w sumie równie dobrze tak mogę zrobić, tak jest 2 na 10. Chociaż potem jakby wydobyli więcej kamienia, to by lepiej się da ustawić. Mało miejsca, dobre planowanie. Tak, 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 ogarniemy. Będzie pan zadowolony. O dobra, teraz będą nosić do tego. No i faktycznie jest tak, jak chyba mówi, bo wszędzie jest po jednym snopku. Tutaj się wszystko kręci na 100%. Nie kłamał. Jak opowiadał. Siema, Blackman. Spoko, Blackman. Z shiftikiem chodziło mi o to, że na przykład jak spamujesz kopalnię, to idzie je zrobić na shifcie. A, tak się da jak budować. Hello, Sancho, welcome. On widzę, że się uśmiał. Pewnie nie zna nawet tej gry do końca. Doktor Farcik, cześć, cześć. Drugą szkołę? No, zaraz będzie. Jeszcze nie wiem gdzie, ale gdzieś będzie na pewno. A to da się zrobić drogę w tym miejscu? Drogę to się da, widzę nawet tyle gdzie zrobić. Tu będzie dobra miejscowa.
taka, nie w 5, nie w 10, ale dobra miejscowa. Ze złotem jest trochę dramat. Trzeba będzie drugą menicę zrobić. No chyba trzeba będzie wykorzystać to miejsce. No bo co ja tutaj mam zrobić? No tylko wino już mogę, ewentualnie młyn. Ale to potem, to w ogóle żarcie nie jest ważne. Ale no, znaczy jest, ale jeszcze nie aż tak ważne. Jeszcze nie umieramy z głodu. Jak nadejdzie kryzys, to wtedy. Dobra, tu się kręcą elegancko. Ej, zobacz jak się fajnie szyna. Takie jest jakieś tempo. Łuki, łuki. Aha, jest łuki robić, a... A nie ma gdzie. Czy tu jest jakieś połączenie dróg? No jest w miarę okej, okay, ale no jest. Mi się w ogóle nie podoba. Może tu to nie, no. Może tu, może tam. O, no tu jest najlepsze miejsce świata, słyszałem. No jak nic, trzeba zrobić outsourcing łuków. No tak bym to widział. Żołnierze nie wejdą już tutaj, jakby są, ale... Jest outsourcing. A jeszcze tych cieśli trzeba naspamować. A nie, to ja chyba już tych dwóch zrobiłem od tego. A, i żeby drewna tu nie przynosili. Bo to nam niepotrzebne. Dobra, tego też tu nie trzeba przynosić. No, będzie dobrze. Już tylko łuki muszę ogarnąć produkcję, no i potem ewentualnie żarcie. Nieźle, nieźle. Kurde, on miał wiele więcej tego. Teraz nagle każdy ma co robić, ty. A wcześniej to w ogóle. O, tu w ogóle jest w opór tego ziarna. O, nie, zrobili. Przynieśli dwie deski, a nie mieli. To za późno kliknięte, żeby nie przynosili. Dobra, tu tych trzech, oni będą od łuków. No i mamy chyba wszystko ogarnięte. No był tam chyba młyn. Nie dam sobie ręki uciąć. Trzeba by sprawdzić. Nie masz drogi pod nową szkołę doprowadzonej? O, żeż ty, faktycznie. Dobre oko. No, no, ja wiem, że mam za mało pomocników. Tak samo jak mam za mało złota. Może tutaj się będzie dało te menice dorzucić, jak kiedyś to wydobędą. Nie no, chyba ja tu zrobię już. Dobra, tutaj niech będzie. A niech stracę. Nie no, jest. Cały czas tu się coś robi, tak? Nie ma wielkich chyba przystojów. A, i tutaj już żelaza nie mają przynosić. Nawet nie wiem, czy... To jest dobrze. Ale nie no, jak zrobiłem sobie nadwyżkę żelaza, to dwie dymarki wystarczą teraz na trzy, żeby to podtrzymać dłuższą chwilę. Teoretycznie. No wygląda, jakby się dało może zrobić jeszcze. Na pewno jak to zrobię, to mogę zrobić młyn i piekarnię. I wtedy gdzie wino? No już nie ma więcej miejsca. Chyba wino będzie powstawać na miejscu kamieni, jakie wydobędą. Jak szybko zbierają węgiel, ty. Na pewno oni mają dużo więcej wojska. O dobra, cieśla może wjechać. Thank you.
Czy kopalnia żelaza na odludziu tutaj? No, 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 to będzie, ale potem. Bo i tak nie mam problemu z żelazem. Więc bardziej z węglem. I ze złotem, przede wszystkim ze złotem. Robię tutaj chyba te przejście, żeby ci rekruci mieli jeszcze szybsze dojście. A i te, w sumie tą drugą drogą też nie byłoby źle. Mówiłeś o 4 farmach, a masz 5? Nie, nie, o 5 mówiłem. 5-5. Podobno. Nie no, naprawdę wydaje się to być optymalne. O, teraz zabrali całe siano, już stoi najbardziej po prawo. Pozyczka bitewna to od razu, tylko na minimapę, czy już idą, czy jeszcze nie. W sumie od prawej jeszcze tam pamiętam, że chyba mogą. Bo coś mi mówi ten układ mapy nawet. Jeszcze raz zapiszmy. Aha, oho. Zdecydowanie mogą. Gdzieś tu byli. Jezuniu. Z każdej strony nas zaatakują. Chyba, że tędy przylecą w ogóle. Ciężko powiedzieć, jak oni przylecą. A czegoś jeszcze nie mam istotnego w ogóle? Po prostu wszystkiego więcej chyba już trzeba, nie? No i żarcie ewentualnie. A, w tej misji można było normalnie kupować barbarzyńców, ale usunęli w remake'u barbarzyńców, bo byli za mocni, czy dlaczego? Tak to można by było w sumie naspamować ich, no. To się zgadza. I ten jeden oprawia świnie z 3 chlewów. Mistrz mój. Jezu, naprawdę, ja mam problem ze złotem największy. Jak każdy człowiek. Nie no, elegancko idzie. Naprawdę jestem z ciebie dumny. Nie, z tymi łukami to sobie obiecałem, że ich nie zrobię chyba miliard. No ale bez sensu w sumie, jak ich ma być. Nie no, więc... jak się będę... Nie, 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 tego nie rób. Tylko nie lanca. No bo dobra, niech robią, chociaż... Taki skoncentrowany. Chyba za dużo tych pultu teraz będzie. No to bez sensu teraz będzie. Z tym SimCity takie średnie. O, w ogóle tu mogę zrobić. Tu jest ten droga chyba dostępna. I to jeszcze wszystko takie nierówne tutaj. O, tutaj będzie młyn. Idealnie. Na uboczu. Było kopalni węgla młyn. Ekologicznie. Czy łucznicy są lepsi od kuszników? Nie, no coś, te kusznicy są absolutną imbą. Ale tak sobie wymyśliłem, że zrobię w tej misji mieczników. To może być bardzo zły pomysł. Wydaje mi się, że jednak kusznicy plus byle co z przodu najlepsze rzeczy, ale... Ale coś trzeba urozmaicić samemu sobie. O, hutnika nie zrobiłem. Dobra. Dobrze, kiełbasa z powrotem pojawiła się na obiekcie. Aż on idzie zeżreć. Jeszcze pamiętam, że gość miał tak wszystko elegancko rozpracowane, że nawet wiedział, kiedy ten kowal idzie jeść. I jak on tam w określonym momencie idzie jeść i wróci, to już to będzie dobrze. Będzie wiedział, ile ma mieczów do wykonania. Sick. No i oczywiście tu nie ma tyle miejsca, ile być powinno na budynek, bo gospoda powinna być kratkę wyżej.
No ale skąd mogłem to przewidzieć? Kiedy Outlast? To już była dwójka. W trójkę zagram, w jedynkę w sumie nie wiem. Bo nie przechodziłem, ale widziałem u PewDiePie'a, chociaż teraz już pewnie nie pamiętam. Chociaż coś tam pamiętam. Jak on w to grał. No ale tak na logikę to ciężko by było rozpracować. Jaki mam tutaj APM? No, malutki. Tutaj wolno gram. Ale nie ma też pośpiechu. Dobra, jak te łuki pojawiają się? Ile pancerzów mam już? Jaki to jest, kurde, to jest wydajne, idealnie jest. Cały czas coś jest. No tak, trzeba grać. A to też jest chyba dobry stosunek chlewów do garbarni, że on wyrabia. Jak jest sam. Na trzy. Teraz tylko już to mogę podwoić, nie? Już dalej matematyka nie sięga. Już nie ma, że wiesz, zrobię tyle i tyle farmi. Też już osobna jest matematyka. 5, 3, 1 i dwie te. I jedna rzeźnia też. Dobra, przyspieszamy. No dobrze, dobrze, dobrze. Cały czas mega bieda ze złotem. Nie wiedzieć czemu w sumie, bo złota tutaj jest dużo, a niby węgiel też jest. Może po prostu mam za mało węgla. Ale tu jest węgiel, tu jest węgiel, tu jest węgiel, tu jest, tu nie ma węgla, tu nie ma węgla i tu nie ma węgla. To chyba mam za mało kopalni węgla. A tak będzie dobrze? Czy ja muszę tu zrobić? Nie wiem nawet. Dobra, jak będę musiał, to się zrobi. Już się bałem, że chcę żreć. Zbankrutujemy przez nich. Optymalizacja. Tutaj tartak i tutaj warsztat płatnecki. Dobra, jeszcze trzech zwalniemy ich, a niech mają pomocników 50. Zwalniemy 55. Musi wystarczyć. A, i piekarnia. Oho, zaraz będzie godzinka. No bez sensu. No przesuń te gospodę, człowieku, no przesuń. Nie przesuniesz. No idealnie. Płakał. Jak optymalizował. Tu możemy zrobić więcej pola. Ej, a winnica? O, winnicę można wstawić ostatecznie. Archimond, siema, witam mocno. Czy grałem w The Year Billions? Nie, The Year Billions nie grałem. Jakoś mnie nie urzekła. No bo ja tam chciałem multi albo jakiś taki, no nie wiem. Znaczy w zasadzie tutaj też gram single, nie, ale... Ale nie wiem, jakoś tak. Słyszałem dobre opinie o The Year Billions. No i też patrzyłem, jak Agravane grał. Ale mnie jakoś nie ciągnęło przez brak multi. Ale w sumie to też nie ma multi. Ale to jest gra z innego okresu. Dobra, więcej węgla. Naraz tu się pokończy i tyle będzie z tego węgla. Aż trzeba będzie tutaj, pod bazą mu zaciągać ten węgiel. Ej, ale nie jest tak źle. Ja mam tylko 15, nie, no 13 mieczy, 16 tego mniej, tego 17 mniej. To nie jest tak źle. Jak na kogoś, kto grał tak dobrze. Dobra, robimy rekrutów. Nie wiem w sumie, kiedy oni atakują i to jest pewien problem, czy oni atakują, jak wybije je pierwsza godzina, czy kiedy. Może ktoś całkiem przypadkiem wie.
Dobra, bo ja nic nie buduję. To nie jest rozwojowe. No niby wino, ale czy wino jest ważne? No ale już reszta ruszyła, no już jest ta produkcja w miarę okej. Potem się najwyżej rozwinie, no to mogę jeszcze tutaj się... Chyba, że wieże obronne. Ja może zrobić wieże i pod wieżami walczyć, ale na węglu wieże? Marnotrawstwo. Chyba, że z tej strony walczyć i ich tutaj zwabić. A może tu w ogóle? Już nie wiadomo, co zrobić. Nie no, ale z wieżami? To za łatwo. Dobra, będzie 30 typów z mieczami, łuczników może się też uda sporo zrobić. Ty, na koniach mogę walnąć, tych najlepszych. Takie szaleństwo. A jak górnika mam jednego, co nic nie robi? Dobra, to zróbmy mu zajęcie. To w ogóle jest jakoś nieoptymalne to wszystko. Oho, skończyło się. Tak, myślałem. Jeszcze tu jest jeden węgiel w tym. No zobaczcie, on zbiera tak naprawdę tylko tutaj ten cały węgiel, czyli to trzeba mieć kopalnię przy kopalni. Bo inaczej wszystkiego nie wyzbierają. No czyli tutaj też niby teoretycznie na dole. Co jest? Aha, znowu się zaczyna. Tak jest, tak, marsz! No i myślę, że jak ich tak ustawiam pod kątem, że są bardziej rozproszeni, to że łatwiej im do nich żarcie, ale nie wiem, czy to prawda. Aż tak logika Indiego, no dokładnie. Jak w kamie zrobisz długi czas produkcji? Jak to długi czas produkcji na pek, co masz na myśli? Nie, mi się nie kończy to żelazo, to... Piękna nadwyżka była, znaczy. Znaczy dalej jest, to powoli znika, nie? Ale tak jak powoli znika, to dobrze. To ma sens, znaczy to nie ma sensu tutaj. To nie jest najlepiej ustawiona baza. Ale zawsze można winem wypełnić i powiedzieć, że tak miało być. No pięknie. Dokładnie. A tu ma większy sens do prawej ta droga niż do lewej. Już co żreć. O, i złota się zaczęło trochę robić. Dobrze, dobrze. Czyli faktycznie chyba chodziło o węgiel. Idealnie, wszędzie ten węgiel zbierają. Dobra, jeszcze zróbmy smerfów 5. I cyk, będzie 60. Dobra, czy ja coś tutaj zbieram, czego nie powinienem? W sumie desek też chyba już nie powinienem. Kamieni, nie? Tylko żarcie, ewentualnie. No i złoto. No, a tak to git. Ale dziwne, że wody mi tu nie dali, żadnej. Rybek nie ma. Gościa w poradniku była woda. No, u mnie po godzinie jest prawie 30. Ej, 30-30, u niego było 40-40, to jest nieźle. Naprawdę nieźle. A mapa gorsza. Gracz trochę też. Nie no, nie wiem, 1.30 zaatakuje, bo na ogół chyba 1.30 atakowali. Aha, nakarmić, tak, nakarmić. Ula Trek, no właśnie wiem, sorry. Dobrze się w to gra, no mega gra, nie? Nasz czas miło płynie. I tak co chwilę jest ochota, żeby sprawdzić, czy to wszystko faktycznie dobrze działa, nie? O, serio da się tym? Ale jak to?
rozpoczętą budowlą działa usuwanie drzew? No nie da, jak już stoi, to, to stoi. Chyba, że jakoś to się specjalnie ustawia. Aż szkoda robić mi te winnice, jak jest średnio z tym, z drewnem. Będzie dobrze. I to też takie o zawinniczenie będzie. No piękne, no przecież tak właśnie miało być, jak z katalogu. Widzicie, 100% zagospodarowania terenu. Tak to się robi. Ja nie wybrnę z tej sytuacji, inżynier. Słucham, tak jest, tak? Oho, ten znowu szczachał się. O, ten kiełbasę, no co dwóch dostanie kiełbasę? Już ty, Mendo, jedna musiał tę kiełbasę wybrać, a co to sama kiełbasa? Nie, no nie sama. Nie, żebym żałował, ale to może jednak trochę tak. Baza jak z żurnala. Wieżę zapodaj, zaraz przy granicy rozpoczętej budowli. Ale tobie chodzi o wyrównywanie terenu? Z rozpoczętą budowlą... Jakby co, to z rozpoczętą budowlą usuwanie drzew też działa. Ale załóżmy, że chcę usunąć to drzewo, no to... Nie, może nie to. Nie chcę umierać. Ale to się nie da. No bo niby jak? Że tak? Żeby to górne drzewko usunąć, nie? Tutaj to, to, to. Wierzę? No ale jak wierzę, że wierzę jak? A, jak są prosto, to szybciej strzelają, nie wiedziałem. Żeby drzewo usunąć wino. Ale coś mówi o tym, o budynku Maras. Jestem ciekaw, co on tutaj rozkminił. Ło, jakie wielkie. Dobra, tych chłopów zrobiłem, nie? Dobra, zrobiłem. Tutaj desek oczywiście mi wyssało. Dobra, zobaczmy, który jest ten. Nie, no godzinka 6, to jest pięknie, zobacz. 40 uczników. Godzinka 6. 40 uczników. Tak jak w poradniku i prawie po 4, no i prawie 40 tych mieczników. Jezu, jak to dobrze. No przynajmniej widzicie, i dlatego zawsze poradniki polecam, bo jednak jak fachowiec, to fachowiec. Boże, zginął mi z głodu. Tego nie było w poradniku, nie miał jeszcze wojska. Skończył poradnik, jak już nie trzeba było karmić wojska. Może też nie był fanem. A tego chleba to prawie nie robię. Nie zależy mi na nim raczej. Tylko kiełbasa i wino. Chleb to jest taki, wiecie... Dla gęsi. Chociaż podobno coś dla nich jest niezdrowy. Ma ktoś link do poradnika? Coś tam, keep it small. Knights and Merchants. Dobrze, celujesz tak, żeby drzewo było w prawym dolnym rogu rozpoczęte. A, w prawym dolnym, no dobra, czyli... No nie, no to nie jest prawy dolny róg, bo teraz to drzewo przeszkadza. Czyli tak, tak? No teraz jest w prawym dolnym rogu. No zobaczymy zaraz, czy zniknie. Trochę szkoda, bo to jednak plon mego drwala. Ale zobaczymy. No pięknie. To nie zadziała. Bez chleba to się nie najesz. W sumie chleb dobrze zapycha. Ej, no super to wyglądasz. Miło patrzeć. A wtedy, jak sam rozkwiniałem. Boże, gdzie ta wydajność? Ten ile ma węgla? W opór. To znaczy, że słaba optymalizacja albo po prostu wszędzie już jest. No wszędzie jest węgiel. Panie, podkorek, wszędzie. 100% optymalizacja. Ile z tej kopalni? Raz... Ja nie wiem, czy ona pracuje. A ten już nie pracuje na pewno, bo on ten było. On nowy domek musi znaleźć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 11.
Znaczy tak naprawdę 10, bo teraz ten jeszcze idzie, ale... No to koło 10 kopalni węgla on też miał. On miał chyba 4 warsztaty partnerskie, ale nie mam pewności, ale też miał więcej chyba tartaków. Dobrze jest. U rzeźnika miliard świń. No dobrze, dobrze, dobrze. A niech już zaczną. Najgorzej trochę z rekrutami to będzie. O, super, jest miejsce na... Nie, na mennicę. Na szkołę. Dobrze, dobrze. Właśnie, o to mi chodziło, żeby tu trochę miejsca było. No, lepiej nie będzie. Dobra, 3 szkoły starczy. Podstawówka, liceum, gimnazjum. Tak. No pięknie. Dobra, 10 minut później, ale też będzie. No dokładnie, 10 minut wolniej. Tu się skończyły i w tej górnej i tak też. Ej, teraz tutaj mamy miejsce, nie? A na tym w ogóle pole można robić już, jak nie ma węgla. Ej, co z tym zrobimy? Szkołę. Nawet nie trzeba miejsca podprowadzać. Oho, coś się szybko kończy, te węgiel. Dobra, to tu będzie. Jakoś tak. A to się nie lubię rozdrabniać, tak ze StarCrafta to mam. No i faktycznie nie ma, chociaż ja teraz nie wiem, czy on jest ciałem. Nie, sorry, nie zwróciłem, nie patrzyłem. Moment. No teraz to w ogóle się nie da. O, tutaj się da. Dobra, sorry. Zobaczymy, czy zniknie to drzewo. Teraz już go nie odpuszczę. Kurde, oni mają w opór tych kłód. Nie jest to... Za mało smurfów chyba jest. No, ja tu widzę drzewo cały czas. Czyli on to ściął jednak, ten drwal, nie? A jeszcze polem można, tylko chłop musi zasiać i musi być drugi stopień rozwoju ziarna, ale wy to macie rozmienione. Podgara. Choroba z królów związana z piciem wina i jedzeniem mięsa. Jak jest za dobrze, to też musi coś tam się złego wydarzyć, nie? A co? To ja nie mogę chodzić po... O, wow, ja nie mogę po placach budowy chodzić. A, ja też widziałem jakieś bitwy, jak gościu wykorzystywał właśnie to, że są place budowy. Ustawiał wojsko pomiędzy tymi, jak tutaj stoi tych trzech barbarzyńców, sztandar w środku, no teraz już nie. To jak tutaj podchodził wróg, jak ten górny, ten jest wrogiem i tutaj naszych trzech takich stoi kozaków, to jest piękna sprawa. Tak można abuzować grę dość mocno. Ej, ale to nie tak miało być. Teraz nie wiedziałem, że tak będzie. No trudno. A tu też wyczerpane? No właśnie. Oho. No dobra, to potem. O nie, to wszystko trzeba kliknąć. Ej, czy to mi nie zmarnowało węgla właśnie? Mam takie... Dobra, to ta zostanie. I to też. Takie mam podejrzenie, że mogło zmarnować. Dobra, ile ich mam zrobić? 50 to starczy chyba na wszystko. A może i nawet na więcej. Ile mam tych szkół? 3, 4, dobra, 4. A już pewnie się zbliża powoli magiczna godzina 30, kiedy na ogół wrogowie atakują. No jeszcze 15 minut, ale to dobra, to akurat... Kurde, aż za dużo czasu mam. I co z tym robić?
Dobra, kręcimy rekrutów. Dawaj na pełnej prędkości. Mikro, makro, multitasking. Piękna sprawa. Dobra, nie zginęliśmy z głodu. Oj, powoli się coś kończy. Nie no, to wszystkiego troszeczkę się widzę, że zaczyna kończyć. A może już łuków nie robić, to wtedy... Nie no, ale też z czasem doniosą te deski. Zanim rekruci wejdą, to już będzie 60 wszystkiego. Nie wiem, dlaczego ci nie działa. Może dlatego, że taka wersja Cam Remake'a jest, nie? Może tak być. Pięknie. Może tu powinna być droga. A może być, no. Na skos też przejdą. Aż kusi tu jeszcze jakoś zrobić. Dobra, jest wojsko. To mi się podoba, więcej rekrutów. Ty i tak mam tych kuferków jeszcze sporo. No, pamiętam, że kiedyś jeszcze były takie bugi, że jak się szybko, za dużo się robiło szybko rekrutów, to oni nie szli od razu do warowni, tylko się przy tej szkole zastanawiali. Najgorsza rzecz świata. Masz ludzi, a oni nie robią to, co tam trzeba robić. Nie no, to będzie piękna bitwa, coś widzę. Tylko ja teraz nie wiem, czy ja powinienem walczyć z tymi na górze, czy z tymi po prawej najpierw. No, to jednak jest pewna nieoczywistość. Tak, panie. Słucham. Tak, panie. Cyk, 100 rekrutów. Z kim walczyć? Po prawej może, co? Jak wieczni studenci. Z tymi po prawej walczyć? Dobra. Właśnie takim planem ja robiłem tę misję. Let's go. Ale czekaj, jakim planem? Bo może zgubiłem wątek. Miałeś za duży oddział, to się nie słuchali poleceń i jadźcie, no to nie, to ja nigdy takich na szczęście nie miałem przygód. Ej, dawaj zrobimy 5 tych. Oni tacy tak, fajni tak, są. Tak, nigdy ich nie robiłem, bo to wiesz, i konia wychowa, i to, i tamto. Nigdy mi się nie chciało, to być piękny oddział jest. Tak, wozu. Rycerze, czy tam ciężka jazda. Robi się. Tak, wozu. Może to wilk wyskoczył w lesie. O kurde. Tak, jeszcze tego trochę tutaj jest, widzę. Dobra, jedziemy, Malina. Co pierwsze? Może zróbmy rally point tutaj. Jak kliknę prawym, to ich będzie do oporu, co? Jeszcze po jednym tym i tym. Jeszcze jedna tarcza. Ktoś ma tarczę? Jest tarcza na obiekcie? To by było równo 50. Nie widzę tarczy. Pewnie wykuwają jeszcze. O, jest tarcza. Panie Bierto, 50. Będzie 50. No doniesie czy nie doniesie? Dobrze, wjeżdża. Doskonale. I teraz cyk prawy. A to 10 robi prawym. Dobrze. Słucham? Już nikt tam nie wejdzie teraz. Dobrze. Jezu, jak przyciąg tyle nie zrobił. Przynajmniej 6 godzin gry kiedyś. A teraz godzinka 25. Ale imbunia. No jednak... Jak coś w miarę wychodzi, to od razu przyjemniej. I 60 tych innych. Dobra, ja to rozdzielę chyba. Gotów? Tak, wodzu? Gotów? Tak, panie. Na rozkaz. Naprzód. Tak, panie. No coś pięknego, synu. Marsz? Gotów. Jasne. Też w ogóle o tych zapomniałem, że ich mam, nie? Dobrze. Ale nie no, kusznicy, imba też to. Tak jest! Parwa,
Zawsze mam coś takiego, że jak mam jednostkę, której nie mogę odbudować, to ja ją będę chować do końca gry, żeby ona nie padła. Bo to jest rzadkość, nie? No to tak jak ze złotem. Nie chcesz tego raczej stracić. No i teraz to w ogóle jakiś korek. Dobra, teraz będzie... Jezuniu! Aha, to jest na ich atak, tak? Czyli godzinka 27. No mnie trochę z zaskoczenia wzięli. Uda się. Za pierwszym, synu. Mam nimi podchodzić? Ja nie wiem, czy to są jakieś wieże, ale wygląda jakby nie było. Boże, ja mam mieczników, oni nie przegrają w życiu, w starciu wręcz. Wytrzymała imba to jest. Prędzej... Ej, problem ich padło jednak. No coś pięknego. Doskonale. Doskonale. Tak, panie. Trochę straciłem ich jednak, ale i tak doskonale. Boże, oni ciągle wychodzą? Tak, panie. Więcej. Jeszcze wychodzą? Nie, już chyba nie. Już się chyba znudzili, dobra. Rozdzielił się. Tak. No ci już toporników podsunęli. Tak jest. Tak, panie. Ata! Za duże wojsko do tej widzę akcji. Gotów. Rozkaz. Na rozkaz. Na rozkaz. Tak, wodzu! Tak, panie? Na rozkaz! Marsz. Na rozkaz! Na rozkaz. Tak, Boże, panie. To ja atakuję teraz nagle! Słucham, masz więcej wojska, od razu z chęcią zaatakujesz. Tak jest! Co? To co? A to jest pewnie inna baza, tak? Słucham, panie. To tak normalnie to się nie przewijam tak szybko przez rywali. O kurde. Dobra, to może jazda niech i tutaj ora, tu już nic nie ma na dole. Za dużo tego. Jaka miazgunia ty. Wygrałem? O, tu jeszcze jest jazda jakaś. Mają kunie. No weźcie, wy z tymi łukami, no co za... No nie mogę. A to jest wieża, o kurde. No nie chcemy jej tracić. Jak fajnie tak wygrywać. Na rozkaz. Tak jest. No, na rozkaz. Tak, wodzu. Tak. Co nawet nie mieli co robić? No, jasne. Chętnie. No, ale jest warownie. To na pewno trzeba rozwalić. Słucham, wodzu. No nie, no to psuje mi wszystko ta wieża. Na rozkaz. Rozkaz. Tak. Drogę. Tak, panie. A co? Jezus! Człowieku, no ile on tutaj tego ma? On ma wszystko. I to razy 500. I to najlepsze, że nie podchodzi. Dobrze. Dobra, zróbmy ten... Progres musi być jednak, widzę. O, tu jeszcze tych mamy. No tak. Może ich połączmy, bo to się wszystko tak gubi. Lękam się, że kusznik w nich strzeli i się pojawi głupi pomysł, żeby już zacząć walczyć z nimi na górze. No tak pewnie będzie. Bo oczywiście co? No nie chcę nakarmić tego wojska. Barbarzyńców też już nie. Dobra, widzę, że wszyscy nie mają za bardzo co robić. A co tu już? A, bo już łuków nie robię. Dobra, to zróbmy jeszcze 90. W tych samych miejscach, nie? O! Engry, dzięki za hosta, siema. Już tyle czasu minęło? Już po pierwszej? No to jest właśnie ta gra, no. Nawet nie wiesz, kiedy ci czas umyka. Dzięki, Engry, siema wszystkim, cześć. Co, gdzie oni zawędrowali? Gdzie oni tam? Już przy połowie pod nich weszli, ty. Ej, to ja to poniszczę wszystko, nie? Żeby był taki szyk bojowy, albo wykorzystać budynki na swoją korzyść.
Oho, o, on tu to, odbudowuje do ataku, żeby się rzucić na mnie. Oprawca jeden. Dobra, niszczymy ich. Jak to oddziały? A, bo on zrobił punia jednego. I myśli, że dobry jest. Dobra. Dobrze. Trzy podarowane suby. Ulatrek, bardzo dziękuję. Piękna sprawa. Tak, dziękuję za hojność, Ulatrek. Pozdro. Ten drwal wrogi. Ja mam wyłożę, ja mam jedno zajęcie, mam robotę. Proszę mi nie przeszkadzać. Nie interesuje mnie, który król tutaj pracuje, który nie. Ja ścinam drzewa. Ara. On do celu. Człowiek konkretny. Oho. Jezu, to może być bait, to może być walka. Czemu ja ustawiam ich, żeby oni w niego strzelali? Co ja czynię właściwie? I co? No ja... Nie chciałem. Naprawdę nie chciałem. Boże, za blisko podchodzę chyba. A barbarzyńcy. Jezu Chryste. Jezu, ile tego jest? I to wszystko jest opancerzone w metal. Barbarzyńcy. Potrzebujemy ich tutaj. Dobra, teraz wygracie na czas. Przechodzimy. Jest przejście. Ej, damy radę? Już? Czy tego nie zniszczyłem za kolejnego? Jest przejście. Takie malutkie, ale wystarczy. Dobrze! Nie, co zrobiłem? Po co ich w sumie przestawiłem? No i kunie mi padną. Albo i nie, a może i tak? A może i nie? A może tak? Pomóż. Dobrze, jeden kuń przetrwał. Dobrze. Wiedziałem, że przetrwa. Jezu, jakaś flanka z typu z lancami. Teraz tu jakieś w ogóle przejście, obejście. Co się dzieje? Czemu oni tak... Nie! Kolejny oddział. Jezu, jakie oni mają... Jeszcze więcej ich tam jest. Oni się przerzucają jakoś. Tak jest! Słucham. O, ucznicy. Śmielej, chłopaki. No co? Czy oni się zbugowali, zresetowali? Przecież tego te znowu mają tyle, ile mieli chyba. Uda się. Nie no, uda się, na luzie. Barbarzyńcy to mają mi... Oho! No jeszcze wierzę. Nie wierzę. No i czemu taki zasięg, a moi nie strzelają? Dobra, wycofać ich. Może pójdą za nami. Na to liczę. Tak jest, żaden problem. No co? Skąd on ich bierze? Z lewej? Nie, no nie zabiera ich z lewej. No skąd oni wyszli? Co on tak z biodra robi 13 rycerzy? Tak jest. Kto mu dał na to pieniążki? No, ja mogę zrobić 50 łuczników zaraz, ty. Będzie łucznik gaming. Tak, gotów, robi się. No patrz, co on już tu ma. Tak, panie. Tak, panie. Nawet takie to uderzenie nie bije rekruta, mój nędzny rycerz. Tak, panie. Na rozkaz. No i tego przejścia nie ma, bo cały czas coś się dzieje. Słucham. Ognia! Naprzód! Rozkaz! Jazda! Idą tutaj? Nie idą, nie wiem. Ja nie będę ich przestawiać w sumie. Ohoho! Ognia! Naprzód! Rozkaz! Słucham. Tak, panie. Słucham. No, kici, taś. Tak, wodzu! No teraz chyba ten przegieli. Szarż? Jolo, jak oni fajnie sobie to porabią, biegnę. Ej, dobrze. No i tak miało być, zbejtowani. Jak amatorzy. Oj, dobra, jeden głaz dosięgnął barbarzyńce. O co? Co taki zasięg to nagle ma wielki? Nie miało kiedyś. No ile ich tego jeszcze jest tam? Przez 3 limity pokonałem. To wychodzi 4, jak na zerga.
No i oni mają zasięg do mnie, nie mam do nich. Tak, panie, panie. Na rozkaz. Tak, na rozkaz. O, jeszcze? Już 10. zapis podczas tej walki. Marsz! Marsz! Tak, panie. No dobra, chyba się uda, co? Drogę! Ognia! Regę! No oni nie podchodzą, widz. Tak, panie. Rozkaz! Głupi nie jest. O nie, no podchodzą troszeczkę. Tak, wody! Tak. Dobrze, zaszczelani. Pszczołami. Atakować! Ognia! Nie! Chodzi jak masło. No i tutaj rozwój też jest piękny. Tak, panie. Hej, no to w końcu chyba się udało, tak? Ale trzeba by na pewno. Z przyjemnością! To już się nic nie wydarzy chyba w tej bazie, nie? Dobrze. Dobrze. Ach, ukształtowanie terenu też daje zasięg. Będę pierwszy, dzięki Ulatryk. Chcesz być pierwszy? Aha, że ten w tym miesiącu. Dobra, dziękuję. Na rozkaz! Tak jest. Na zasłupki. To jest dziwne w tej kampanii. No tutaj tego było mega dużo. Ja myślałem, że poprzednie misje łatwiutkie, a tu... A już nie była taka łatwiutka, nie? Że w sensie jak się zrobi dużą armię, no to już każda jest niby łatwa, ale tutaj było tego dużo, dużo więcej. Nie podejdzie nawet. Patrz, łucznik gaming jaki jest dobry. O, i nie podszedł. W ogóle tu jeszcze jest sporo w armii. Rozkaz! Rozkaz! Tak, panie! Rozkaz! Tak, tak, dobrze. No co, już ma zasięg. Ty nie trafiła w tego łucznika ta wieża. No, dobrze. Bardzo chętnie, tak, panie. Uda się? Uda się chyba. No nie wiem, jeden łucznik czuje, że się może wyłożyć. No, jeden się wyłożył. Trudno. Tak, panie. Mówi się trudno. Zrobi się. Dobra, jak tu sytuacja? Tu już chyba węgla w ogóle nie ma. No. I co mnie zaatakowało? Pewnie wieża, co? A nie kusznik. Oprawca jeden. Jak on one shot, one kill. Ile w niego strzał poleciał, on dalej żył. Tak, wody! Tak. Słucham, tak. Do ataku! Tak. Zdaje się, że to tak mało punktu życia miała ta wieża, co? Tak. I koniec. Co tak pada? A, to jest ci ludzie. Rozkaz! Na rozkaz! No nie, no będę im musiał nakarmić chyba. Tak jest. Jakiś piknier tu idzie. Trzeba się nim koniecznie zająć. Ach, tyle strzał, to nie podejdzie. Oczywiście! Słucham, naprzód! Braliśmy już tam, o, jest spichlerz. A tu jeszcze jakiś rycerz był. Kurde, jak muszę nakarmić chyba na serio. Panowie, nie walczymy, idziemy jeść. I z innymi rozejm, dobra, kawka, herbatka. Każdy wyjmuje kanapki. No nie! Tak jest! A nie, nie wiem, straciłem rycerza, tu jest wieża jeszcze jedna. Marsz, gotów, drogę. Tak, marsz, drogę. Tak, drogę. O, jeszcze jeden spichlerz, ten co ma dopiero, SimCity. A to jest kusznik. Kurczę, mgła wojny, nasi strzelają do nich, jak kurczę. Skąd ten zasięg w ogóle? No niestety, to wszystko będzie chciało żreć. Dobra, to już poniszczmy, bo to widać, że nic się nie dzieje. Twoje oddziały są atakowane. A rycerzek podszedł. O, i tak zginął. Aha, bo tu łuczników mam z tyłu jeszcze. Robi się! Dobra, to rozwalone. Ale zanim oni przyniosą stąd żarcie, to przecież ruski miesiąc minie. To w ogóle wszędzie się skończył już węgiel. Ile trwała ta bitwa? A nie, tu się nie skończył.
Twoje oddziały są atakowane. No też niedobrze, bo to jest ta wieża kolejna. Dobra, rozdzielamy się panowie. Na trzech najlepiej, dwóch też może być. Albo cztery. No i klasa. Słucham. No dobrze, 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 dobrze. Możemy odtrąbić sukces, przynajmniej w tym miejscu, bo jeszcze jakaś druga baza tu jest. Ale chyba one są w miarę połączone, nie? Słucham. No zginął mi z głodu. Nie no, może wrócić z nimi już tyle, chociaż tylu pomocników nie ma co robić. Dojdą, przyjdą. Przyjdą. Tylko że jak pójdą tędy górą. Znając ich, to jest bardzo możliwe, że oni pójdą tutaj górą i zostaną dojechani. No to... Co z tym zrobimy? Dobra, już. Żarcie. Albo dobra, tych zrobimy tak. O, jeden miecznik wyszedł. A tym mi się wycofamy i zobaczymy, którzy przeżyją. Słucham, panie. Słucham. To jest kowal chyba, tak, kowal. Słucham. No, tak jest. Marsz. Bardzo chętnie. Przyjemnością. Tak jest. Przyjemnością. Oni nie strzelają w mojego rycerza? Do ataku. Zmąż. No, uzbrój się. Na rozkaz. Nieco, idą górą? Nie, nie, nie wiadomo. No nie wiem, takie to rzadkie, to ten węgiel. Żołnierze są atakowani. Dobra, dobra, węgiel ważniejszy. Co się stało się? A chyba z warowni wyszedł jeden, nie? Albo, a, kamień chyba walnął w jednego. Na rozkaz. Jazda. Tak, panie. Tak, panie. Do ataku! Marsz. Drogi. Tak, panie. Słucham, bot. To jak ci? Idą z żarciem? Chyba idą. O Jezu, teraz rekruci jeszcze to wszystko zakorkują. Ale zaraz zrobimy kolejnych dwóch. No ale wie właśnie, wtedy tak szybko te 40 mieczów. Ale nie, nie, w sumie może nie tak szybko. Wydawało się, że szybko. I tu węgiel. Tak, panie? No damy radę. Grałem w tę grę z 10 lat temu, Ksanku, ale to i tak niedawno. Tak jest! No naprawdę oni idą czy nie idą, bo... A dobra, idzie trzech. A do tych? Nie pamiętam nawet, tak, czy im zamawiałem. Dawać żarcie. Słucham. Czas na żarcie. Tak. Już wszystkim zamówię to żarcie może. Łucznikom też? Łuczników mogę szybko odbudować. Ale jednak mogę mieć ich więcej. Dobra, łucznikami tu wrócę najpierw. Tak, panie. Na rozkaz. W sumie zgrupujmy ich wszystkich. Połączyć się. Tak, wodzu. Na rozkaz! A tak! Jazda! Tak jest! Jasne! Robi się! No też mu się tak, węgiel kończył. Skończył. Słucham, na rozkaz! Panie. Na przód! Marsz! Na rozkaz! Robi się! O jest! Boże, dwa kamienie uniknąłem! O, kiełbasa idzie na obiekt. Prosimy miejsce dla kiełbasy zrobić. Dobrze! I już są świeżutce. O, zginął rekrut! Słucham! Jasne. Wjeżdżaj w niego, tak, panie jazda! Dobrze, tak jest. W drogę! Atakować! No i do góry tutaj. Dobrze, skaucik taki z kiełbasą w ręce. Gotów? Atakować! Nie wiem, po co bije te zwykłe budynki. Będzie tu coś jeszcze? O, jak to ładnie. Dobra, nic tu nie ma. Poszedł zaraz do gospody i zginął w trakcie. No nie, no nie wierzę. Tak, panie. Aha, to oni nie pracowali, bo nie mieli tego, jak? No to trochę zwarzywiłem. Aha, łucznicy generalnie jeszcze. Oni głodni. Rozkaz, tak wodzu! A niech mają, o, ci też przeżyli. Słucham. Przynieść żarcie! No to co, mam taką ścieżkę robić na miliard kilometrów do tego węgla?
Może najpierw tutaj, ale... O, no ale jakąś bitwę trzeba będzie stoczyć. Może z prawej strony ją będziemy robić, a może w ogóle z pleców? Do usługi się. Jeszcze lepiej, może by było. Budowniczy stoi, nie naprawi budynków. No nie ma jakich budynków naprawiać, chyba że tych, ale to nie są moi. Chyba że mówisz o wrogich budowniczych. To, ich to nawet tutaj nie widzę. Tak? Tak, panie. Towal idzie, jest ma wyłożono. Na rozkaz. Tak, panie. Jasne. Tak. Nie, gospody chyba nie trzeba było niszczyć. Aha, ja to rozkazałem im wszystkim bić. Dobrze, dobrze. Małe przejście tutaj jest takie. Zróbmy, żeby było lepiej, bo to jednak ważne przejście jest. I tutaj też. Ciekawe, czy ktokolwiek w ogóle zbierał ten węgiel, albo jeszcze jemu zajumać. Na rozkaz. Chętnie. Natychmiast. Atakować! Dobra, zaraz będzie przygotowanie do kolejnej bitwy. 20 mieczów, 70 łuków. Tak to widzę, tylko zrobił tę drogę. A w ogóle jak z jedzeniem? O, żyjemy. Kiełbasa, wino, chleb. W miarę jest. Tylko teraz mam fatalnie ogarnięte zaplecze w sumie, bo wszyscy gdzieś biegają po mapie i noszą wino. W sumie więcej pomocników by się chyba przydało. Ale to tak... To ciężko powiedzieć. Trzeba by na pewno, oni się są potrzebni. Dlatego to nie powinienem zginąć, bo oni tu się jeszcze wyżywią tym, ale w sumie w końcu się skończy tutaj żarcie, jak oni tak będą chodzić po jedzenie. Dobra, zniszczę jeszcze na wszelki wypadek gospodę, żeby wszyscy umarli z głodu. Taka humanitarna rozgrywka. Może i te gospody? No bo w sumie i tak jednostki walczące zręcznie mają tu co robić, bo... Wy to, w sumie uczni, kusznicy to już powinni wieże bić. A ej, nikogo nie ma w wieży. Wykorzystajmy ten moment. Tak, panie, tak jest. Chyba, że zdąży wrócić, zanim barbarzyńcy podbiegną. O, ja! No, to wykorzystałem w momencie. Taktycznie. To był mój ostatni save? Atakować! Będzie pan zadowolony. Jezu Chryst. No i chciałem być chytry. Nie wyszło. Siema Pasti. Piosenka jest z mikrowaniem. MC Kowi. Ja gram stara, tak się nazywa. I familijna, ostrzegam. No to brawo, ja. Z deszczu pod rynne. Dobrze, natychmiast. No to już wiemy, jak striggerować przeciwnika, tak? Oczywiście. A Jezu, nie. Dobra. Na rozkaz, naprzód. Brawo, ja. Czego tu brakuje? A, no faktycznie, to jest, patrz, te dwóch nawet wyszło i ten, i ten, i ten, i ten drugi. Ale, halo, ktoś zniszczy tego? Oczywiście! Słucham, bot, marsz! Bardzo chętnie! Słucham. Tak jest! Skrypalać się! Tak jest! Gotów? Dobrze. No i trzeba jeszcze raz to przerobić. Dlatego zniszczę te wieże. I robimy swoje. Zgrupować się! Marsz! A jeszcze byli... A właśnie. Złączyć się! Na rozkaz! Gotów? Naprzód! Rozkaz! Kończyć się! Akurat, dobrze. Rybować się! Na rozkaz!
Tak, panie. A tu jeszcze tej drogi nie ma. Dość ważnej. Kurde, ale teraz jej chyba nie będę budować, jak mam nakarmić wojsko. Bo to będzie korek za duży. Słucham, panie. Tak, panie. Słucham, tak jest. Słucham, tak, panie. Słucham. O, konik jest taki, lekko mówiąc, ledwo żywy. On chyba szybciej dobiegnie, niż mu tamten doniesie żarcie, więc... Okay. A niech ma ten przywilej. Jezu, oni nie żyją praktycznie. No, przykra sprawa. No trudno. Nie, no kurde, nie chciałem, żeby oni umierli. Czemu ten ma mniej wytrzymałości od tego? Może byli w innych oddziałach? Tak, panie. Słucham. Tak, słucham. No tutaj jest... Też tak średnio bym powiedział. Dobra, no już szybciej nie dostarczą żarcia, już niektórzy umrą po prostu. To dobry saving był. On jeszcze zbiera coś? Nie zbiera. Pozbierane już mam. Szkoda. Jednak tanki to są tanki. Jakby tak lance zrobić? Najtańsza możliwa chyba jednostka do obserwowania, ale nie przepadam za nimi. No dobra, już łuków więcej na pewno nie trzeba. No nie, stracę lance. Nie wiem, czy ja w ogóle je wykorzystam w tej grze, ale może tak być. No i chyba inżynier zginie, dowódca. A nie, nie zginął, dobrze. Tak, panie? Aha, oj, ja konikiem specjalnie podbiegłem do ratusza, żeby go uratować. No to nie uratuję, nie ma dla konia, nie dla konia kiełbasa. Dobra, robimy kolejny wielki oddział. I walczymy z resztą i Miazgunia i GG i pozdro poćwicz. Jeszcze tylko może spichlerz im wyjaśnię, a i gospodę, bo coś im się tutaj powodzi za dobrze. A nimi to nie wiem, czy stanąć z tej strony, jak się z nimi bić tutaj właściwie. No bo od dołu to się mało miejsca wydaje, że jest taka otwarta przestrzeń, też trochę może być ciężko. Ale też ciekawie. Dobra, ale najpierw niech podejdą, chociaż... No dobra, niech najpierw tutaj idą. Nie mają co robić, to niech idą. No sobie szkoli ludzi. Razem się! Aha, ja miałem tutaj drogę zrobić chyba. Miałem. Na rozkaz? Tak, panie. Zapiszmy na wszelki wypadek, jakby tutaj nasi zaczęli nagle niespodziewanie w coś strzelać. Tak, naprzód, rozkaz, tak wodzu. Za piechurami od razu kunie. A tu się im zaczyna żarcie kończyć, oni zginą z głodu kiedyś. Naprzód! A już się zrobili rekruć. Taki korek i... A dobra, teraz będzie lepiej z tą drogą. Tam przynajmniej powinno być. Chciałem zaciągnąć budowniczych, żeby nie blokowali przejścia. Niech robią po prostu coś dalej. Ale to i tak dla nich jest za mało do roboty chyba. Dobra, to taka... sytuacja. Dobrze. Niech stąd wyjdą. No teraz się wszyscy będą przez to przyciskać, zamiast iść tędy. A nie, dobra, niektórzy idą tędy, drudzy tędy, dobra. No i coś takiego chciałem zrobić, żeby oni tutaj przyszli właśnie. A tu już chyba nie ma czego niszczyć, nie? Bo to już tamtych koni mogę zbejtować.
A, już niech idą. Ale ich było i tak mało zostało. Formować się! Tak jest! Dobra, tych 30 i tych tak z 50-60. Robimy. Nie kazałeś mu dać żarcia. Tak, tak, kuń się przekręć. Zalotów nie robię, tylko... No tak, dokładnie, tylko jednostki na dystans. Najlepsze, no. Ubić przeciwnika, zanim do ciebie podejdzie, to jest moje motto. Go. No nawet to w końcu wybudują. Bez kitu idę po ten węgiel na górze. No bo w końcu się skończy. Jeszcze to drewno bym tutaj chciał, ale co tam. Już wygrajmy. Nie no, fajnie, taka masa, to mi się podoba. Ile tej lancy mam? 20, ty patrz jak szybko to się robi, to jest do spamowania. W poradniku też było takie coś, że goście mówił tam właśnie 40 tych tam z mieczami, 40 łuczników i jeszcze będzie trochę milicji, a milicja to żołdacy oczywiście. Żołdak po polsku, u nich tam milisia, czy jakoś tak? Nie wiem, czy to jest nawet dobre tłumaczenie, ale... Może milicja to właśnie milicja. Albo żołdacy. Dobra, robimy teraz piechurów, miliard, znowu. Zobacz, mam 100 rekrutów, chyba wystarczy póki co. Robimy. Dobra, niech tutaj już idą, jak są. Będziemy od boczku ich brać. Rozkaz! Na rozkaz! Tak? Słucham? Na rozkaz! Do usług. Tak? Jaki korek. Dobra, wyszli, wykluli się w końcu. Ja na 50 łuczników może nie, zróbmy już tych z lancami, jak się tak pofatygowałem taktycznie. 27, no niech będzie 27, albo 30. Do pełnego. I 30. Do usług, robi się! Ich tutaj powinienem na tego... O, tu już kusznicy się nawet ustawili z tyłu. Tak, panie! Robi się! Gotów! Ich z przodu, z tyłu, podwójne, absurdne... Krzyk bojowy! Naprzód! Ja bym ich tak jakoś ustawił. Formuj szyk! Tak, wodzu! Drogę! Formować bojowy! Się. Marsz! Dobra, oni będą na pierwszy ogień, ich nie szkoda. Naprzód! Gotów! Tak, wodzu! Pierwsza linia. Tak! Zasadzić się i czekać. Marsz! I jeszcze miliard łuczników. Chyba mamy za dużo armii. Ale lepiej za dużo niż za mało. Tak. Tak, wodzu! Robi się! Rozkaz! Słucham, panie. Rozkaz! Słucham. Naprzód! A few moments later. Kolejna misja jest taktyczna. Czy będziesz cisnąć po niej? No, zobaczę. Pamiętam dokładnie tej taktycznej. Ta mała baza wroga nie ma już znaczenia? W sensie ta po lewej? To jest naprawdę jakaś mała, nieznacząca? Czekaj, czy ja zrobię... O, tutaj są konie w ogóle. Ej, może je zbejtować? No nie wiem, zobaczymy jeszcze. Pomyślimy. Drogę. Do usług. Rozkaz. Słucham. Rozkaz. Chyba jedną... Nie, dobra, jest dobrze. Zgrupować się. Na rozkaz. A teraz jeszcze lepiej. Dobra, podchodzimy. Słucham. Robi się. Słucham. Na rozkaz. Drogę. Naprzód. Na rozkaz. W sumie powinno być jakieś przejście, żeby ci miecznicy mogli chyba wejść, jak trzeba będzie. Że jakiś spam jednostkami fajny.
To niecałe dwie godzinki czasu gry i tyle tego jest. Tak, wodzu. Tak, wodzu. Coś pięknego. Rozkaz. Tak, naprzód. Dobra, zaraz będzie walka na bank. You ready? Jeszcze bym tutaj coś wrzucił, ale dobra. Tak, wodzu. Tak, panie. Gotów. Tak, wodzu. Teraz drogę. Niech rozpocznie. Tak, wodzu. Moment. Już byłem pewny. Tak. No co? Tak jest. Tak, tak, panie. No co za szczury. Tak jest. Tak. Tak, wodzu. Tak, panie. Co za wodzu. Przestali strzelać po prostu. Dlatego się bierze jednego Wacka, z Wacława znaczy. I on dejtujesz, mam dość. Chodźże, chodźże tutaj, kuszniku, łuczniku. Tak, tak, tak jest. Ja zgunię. Tak, panie. Jeszcze mnie stiltować na koniec chcą. Drogę. Rozkaz. Słucham. Tak, panie. Go. No sporo tego. Uch, jak pięknie. Ci zlanco na koniec kierowanie od razu. Ale tutaj już dostrzała ci, a ci są dobrze wyszkoleni. Więc nie muszą walczyć. A tak, czułem, że jeszcze z pleców coś może się wydarzyć. Rozkaz, tak, na rozkaz. Tak, wodzu. Na rozkaz. Rozkaz. Gotów. Tak jest. Tak, panie. Rozkaz. Rozkaz. Czułem, że jeszcze mogą przykombinować na koniec. Robię sztuczna, słaba inteligencja. Jezuniu, dobra, przegiąłem z tym podchodzeniem chyba. Tak, na rozkaz. Na rozkaz. No nie przejdą, nie ma miejsca. Ja czy ile tego jest? Idzie coś z pleców jeszcze? Nie. Dobrze. No panowie, strzelamy. Czemu nie strzela ten jeden ten dowódca? Co, już myślisz, że jesteś Robin Hoodem, to nie musisz? No co jest? Cóż, to w ogóle jest tego tak tutaj dużo, że nie strzela, nie ma kiet. Słucham, panie. Tak, panie. No pewnie, i milion kuszników. Dobrze, oni nie brali udziału tak aktywnie w tej bitwie. Atakować! Tak, atakujcie! Atakujcie! Oho! Na rozkaz! Rozkaz! Tak, panie! Rozkaz! Oj, nie ma nikogo z mieczem tutaj na froncie. Na rozkaz! Damy rad! Wyliczony! No jeszcze coś! Ale ten chyba jest samotnik. Tak, panie! A tu jeszcze w ogóle oni nawet niektórzy nie zaczęli walczyć. Naprzód. Tyle tam tego z tyłu jest. Tak jak wcześniej, nie? Tak jest. I znowu będę musiał nakarmić to. Na rozkaz! Zgrupować się! Szyk bojowy! Zgrupować się! Robi się! Tak, panie! Na rozkaz! Tak jest! Nie! Tak, panie! Tak jest! Gotów! Tak, wodzu! Tak, panie! Tak jest! Tak, panie. Ja czy ile nich tak? Mają. Robi się. No więcej niż ja. Słucham, panie. Na niepotrzebnie podchodziłem teraz tę kratkę chyba. Słucham. I tyle kegwu. Atakować. Ja nie podchodzę pod te wieże wyłożone. Tak. Drogę. Dobrze. Już? Oczywiście. Słucham. Oczywiście. Słucham. Robi się. Rozkaz. Jeszcze kuszników. Kuszników to zawsze mają z tyłu, nie? Tak zachomikowanych. Tak. Zaraza jedna. Tak, tak,
Ajaj, ma słabe ustawianie tych puszników. O, nie zginęła wieża. Już. Nie, jeszcze nie już. Każdy oddział indywidualny musi być zachęcany. Oczywiście! Rozkaz! Ataku! Naprzód! No dobrze. Wiem, że w oryginale łucznicy potrafili iść na mówię na przeciwnika. Ale nie każ łucznikom się ustawiać przodem, tylko klikaj, żeby atakowały armię, tak jak klikasz innymi oddziałami. W remake oni zaczną strzelać. A! Naprawdę? Bo ja ten... Bo ja właśnie pamiętam, że w podstawowej wersji nie można było rozkazywać właśnie prawym, się nie klikało na wroga, bo właśnie zaczęli iść na rywala, czy coś takiego. A więc tylko ich ustawiam. A to mówi, że tutaj naprawili ten błąd haniebny. Czyli klikam prawym i oni w niego będą strzelać. No faktycznie. Niektórzy strzelają w pomocnika, ale jednak większość strzela w tego, w kogo kliknąłem. Ta, dorobić wojsko, w sumie racja. No. Jak patrzę z ciekawości, ile tego zrobiłem wszystkiego? Na rozkaz! Rozkaz! To już. Chyba już. No jeszcze pewnie gdzieś jakaś wieża będzie. Jeszcze kilka jednostek pewnie wybudują. Na rozkaz! Robi się! Na rozkaz! Na rozkaz! Ojo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 j
działa. Piękna sprawa. A ciekawe, czy teraz kolejni wyjdą? Nie, tam nie wiem, czy oni by tam poszli. O, jest koń. Na rozkaz? Tak jest! Dobrze, dobrze. I tu jeszcze spichlerzy, gdzie tu nie ma spichlerza? Każdy niech bije coś ważnego innego, to szybko pójdzie. Słucham? Na rozkaz! Tak, panie, tak jest! No i tak sprawdzili, nie? Ja tak się zastanawiałem, czy muszę drabiać w ogóle wojska, czy rzucę to, co zostało. No nie zostało. Na tyle dużo. Rozkaz! Tak, wodzu, atakować! A tu ten w ogóle wież nie ma. Tamten miał tak wieże poustawiane jeszcze w mieście. Ten słabszy. W ogóle nie przyszli tu już? Aha, to są ci nowi tutaj po lewej chyba, nie? Tak, gado. Tak jest! Tak! Marsz! Na rozkaz! Atakować! Rozdzielić się! Nie pamiętam, czy gospody trzeba niszczyć, ale szkoły? Chyba na bank. I jeszcze gdzieś warownia chyba jest. Rozkaz! Na rozkaz, a może i nie. Na rozkaz, naprzód, robi się. Oczywiście. To była jedyna ostatnia warownia, ta tutaj w poprawie? Oj, tu coś jeszcze się dzieje. Na rozkaz. No tak, bo w sumie tutaj jeszcze ta jedna wieża, tu jest kolejna, to może wokół wież jest warownia. Rozkaz. Taktycznie. Atakować. Więcej spichlerzy niż ustawa przewiduje. W sumie to tymi można wejść z pieśnią na ustach na te wieże. Każdy będzie trafiony. Ej, no halo. Oczywiście. Nie ma warowni? Tak. Chętnie. O, dobra, to już. Czyli wieże obronne trzeba było zniszczyć. Czchoł Natalian Lima 93, dzięki za follow, cześć, cześć. Spichlerze szkoły warownie. O, dobrze, 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 dobrze. Nice. Zrobione, porobione.
O, teraz naprawdę jak ten początek był lepszy, to od razu inna gra. Dawaj następną. Za momencik. Może, bo tak jak mówisz, że jest bitewna, to na szybko chyba pójdzie. A już tylko druga jest. 8 godzin streama. Ktoś mi pisał dzisiaj 3/4 etatu, dzisiaj cały etat jednak. Dobra, utracone jednostki, pokonane jednostki. Wyszkolone. Nie no, broni tyle. Jest poprawa. Jeszcze może jakiś poradnik się zobaczy. A to komputer miał domów więcej. Domy w ogóle. Ogólna liczba budynków, domy. Dobra, dzięki za oglądanie na YouTubie. Pozdro. Prawie 2 godzinki stuknęły. Super gra, dawaj dalej.